6:39 czasu lokalnego. Nawigacja na 8. Zaraz się przestawię i dam im papiery. Tutaj różnie bywa, czasami mam na papierach awizację tak, a jest o innej godzinie. I przy okazji pójdę sobie umyć zęby. Jestem już po śniadaniu, po drugiej drzemce i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie zdążyłem umyć zębów, już drzwi mi otworzył, chłodnie wyłączył, mówi cofnij się pod 15. No, tym razem będzie prawdopodobnie szybko, ale ja dopiero odpalę przeglądzik, jak będę jechał na prom, nie? A prom mam o 11. Jest 7. A może popłynę wcześniejszym. Zobaczymy, o której mnie zdejmą. I czy będzie miejsce, bo jak nie będzie miejsca, to nie ma sensu się pchać wcześniej, nie? Jest promo 9 i później jest ten mój o 11. Mogę zaryzykować. No zobaczymy, jak szybko mi tu zdejmie. Jak mnie szybko zdejmie, to ja będę tutaj czekał, nie? A i tak zlecenia nie mam. 9:20. A, 40% miejsca wolnego dla traków. No to mówię, zależy kiedy mnie tutaj zrobię, bo tutaj różnie bywa. 7 rano. Za godzinę bym musiał wyjechać. A jak nie, to popłynę tym, na którą mam rezerwację. To jest obojętne. Jeszcze tylko trzeba zmienić, że jestem bez ładunku. Empty. Tak to się tutaj wpisuje, numery dokumentów przewozowych i origin będzie Victoria. 0 stopni i bardzo wilgotno, co de facto robi, że jest zimno. I już. Dobra. Nie, tutaj jest tak zawsze. Mają swoje tempo. Chyba mi zacznie zdejmować według planu o 8. Bo jest 7:30, jeszcze się nic nie dzieje, a ja już pod tą rampą stoję godzinę. Dobrze, ale nie szkodzi, bo o 11 jest prom, moja rezerwacja i o 12 jest prom, ale popłynę o 11. O 8 się wezmą, do 9 skończą. Uff. No ja i tak nie mam zlecenia, także ja prawdopodobnie tylko przyjadę na drugą stronę za prom i na znany parking. I tam będę czekał do jutra. Jak jutro nic nie wymyślą, to w sobotę rano jadę do Chilliwack. Równo 8 się chyba zabiorę. A tu proszę. Kanada przyszła na śniadanie. One często tutaj przyważą. No, lepiej, żeby się o tej 8 wziął, żebym zdążył na promo 11. Jak nie, to $20 karu zapłacę. Trend zapłaci, nie ja. No, równo o 8 się wziął. No jest ok. I tak nie ma zlecenia. No, myślałem, że prys dzwoni, a to nie prys. No jak tam? 9:40. Kierowca rozładowany. Mówi, się pytam, jak odbieram papiery, zawsze czy jest ok, nie? Mówi tak, perfect. Wszystko było idealnie. I powiem wam, że do tej pory ten wyjazd idzie idealnie, bo wszystko zaplanowałem sobie. Rozładunki zrobione. Zgadza się na rozładunkach. Promy sobie dobrze zaplanowałem. Pauza wykręcona. Zobaczymy, jaka będzie druga część tego wyjazdu. Bo na razie prys milczy. Ale dobra, jadę na prom i pierwszy raz uda mi się pojechać, że miałem rezerwację i na te dwie strony popłynę według planu, nie? Dobra. I dobrze, przyjadę na prom 1,5 godziny przed czasem. Będę miał czas, żeby sobie zrobić obiad. Tu jest 9 rano, ale dla mnie to już jest 12, już jestem głodny, bo
Śniadanie jadłem o 7 rano, więc... Prince odpisał. Nie, że to mam, że ładunek. Poinformowałem, że jestem rozładowany i że się zaparkuję za promem. Okej, dziękujemy. Tyle. Także ja dzisiaj podejrzewam, no... Może coś na jutro. Tylko, że dzisiaj w Stanach jest wolne, więc... Jest ten problem, jest długi weekend. Ewentualnie coś jutro do południa może wyskoczyć. Nie wiem, no nie mam pojęcia. Ja jestem przygotowany na to, że weekend tutaj zostanę, ale kto wie. I opuszczamy wyspę za parę chwil. Prom jeszcze nie jest pełny, ale już jest blisko. 26% tylko wolnego. Ale ja mam rezerwację, nie zapominajmy o tym. Jeszcze muszę zobaczyć, teraz po drugiej stronie stoją traki, bo wczoraj wyczytałem ten znak. Zobaczyłem nowy znak, że tam nie można trakiem stawać na tej takim wjazdowej resterii. Ciekawy jestem, czy przeganiają, czy tylko... No nie wiem. Tutaj na tej wyspie, w ogóle w okolicach Vancouver jest lipa z parkingiem, a na tej wyspie to już całkowicie, nie? No nie ma traków. Zawsze jakiś trak tam stał, po lewej. Pewnie kierowcy śmiecili. Albo na lato, jak turyści przyjeżdżają, bo tutaj punkt informacyjny jest, nie? Zawsze tutaj coś stało, a teraz pustki. No i to są nowe znaki, no trucks. Trzeba takie rzeczy wiedzieć. Linia numer 15. Tak jest. Jeszcze prawie nikogo nie ma. Co tam było napisane, że 26%? Tylko, może 76% tylko był błąd na wyświetlaczu, no bo jak? Tak mogło być. Dobra, nieważne. Fajnie by było, żeby prince mi odezwał się, że coś ładuje. I elegancja. Jednym z pierwszych, co wjedzie, jednym pierwszych, co wyjedzie. Teraz czas na obiad. O, przypływa prom. To jest ten, który wczoraj, którym płynąłem. Dokładnie ten sam. No, dzisiaj sobie wezmę kawkę, wyjdę na pokład podczas odpływania, a później pomontuję troszeczkę filmu, żeby być na bieżąco. Już mam nawyk taki. Prawdopodobnie ten prins, co zjeżdżał wczoraj, był też w Cisco rano. Te ładunki tak chodzą, nie? A mówię, na święta idzie tego więcej, bo czasami nawet dwa ładunki do North Saanich, do tego Sobis, gdzie wieczorem się zdejmowałem. Pamiętam, rok temu tak było, że były dwa traki z Quebecu. Z mrożonką. Wiadomo, ludzie na święta więcej konsumują. Ten prom tak stoi zacumowany, już wczoraj był. Oni pewnie go teraz tam pracują nad nim. No, to nie jest wysoki sezon. Wysoki sezon to jest lato, jak jest dużo więcej turystów, to promy pływają co godzinę czasami, nie? A teraz trochę rzadziej, co dwie godziny, ale dzisiaj chyba też płynie o 11, o 12. No oni mają swoją tą... Mają swoją wiedzę na temat ruchu, jaki jest i czego się spodziewać i system rezerwacji i tak dalej, no ale te statki są tak zrobione, tyle mają tych statków, że no zawsze jakiś tam stoi czy coś i mają czas go, może nie robić remont generalny, no ale jakieś tam normalne rzeczy, nie? Maintenance. Ja widziałem raz, jak przypływałem ostatnim promem do Vancouver. No i widziałem, zjeżdżaliśmy i wchodziła jakaś ekipa, no i tam też w nocy jakieś prace robią, nie? Jak one, bo w nocy nie pływają promy. Pierwszy prom jest chyba o 7 czy 6 rano. To jest fajna korporacja, to jest rządowa, nie? Ale to jest fajnie zorganizowana korporacja, to BC Ferries. Rzadka sytuacja, dwa promy się zjechały. I tu jest jeszcze inny wyjazd, widzę. Ciekawe gdzie. Pewnie tu ich będą, na tą ulicę. A na tym promie nie ma dużego
dużej przepustowości, nie? Bo tak, to by tu się korek zrobił, jakby się ten... I to by nie poprawiało tego płynności rozładowania i ładowania promów. Oni muszą zjeżdżać gdzieś tu na tą ulicę i później dopiero na autostradę. Ale fajne rozwiązanie, mówię. Bardzo zorganizowana korporacja. Mimo, że rządowa. Bezwiecznej, ale tam widać szczyty białe. Dzisiaj widoczność jest dobra. Bezwiecznej, dopóki nie wypłynie na wodę. Na otwartą wodę. Więc wypiję sobie kawkę, posiedzę trochę na górze, a później idę do środka, do ciepełka. Nigdy nie kończą się wakacje w tej robocie, co? Ja wiem, że to jest ciężka praca. Ale jest przyjemna. Ja nie wiem, czy ja bym mógł pracować już normalnie. Może. Może. Jakby znalazł tę dziewczynę, może wtedy by mnie to zmotywowało, ale tak to... Bardzo lubię moje życie. Tu w rękawie widać, że jest lekki wiatr. I będzie go bardziej czuć, jak już się wypłynie. Dopłynęliśmy azymutów, brak, prędz milczy, 15.30, że ja zjadę tylko na parking. Bo gdzie mam zjechać? Nie ma! Nie ma to nie ma! Wietrznie dzisiaj, bo fala jest. No nic. Dzisiaj już raczej nic nie będzie, ale jeszcze do 5 może coś się urodzić. Nigdy nie wiadomo, 10 stopni, ale dzisiaj ładna widoczność. Miejsce chyba jest. Jest, jest. Także parkuje się na Wygwizdowie. Dziwne, że za każdym razem jak tu przyjeżdżam, no a przyjeżdżam tutaj no raz na, ja wiem,
Ostatni raz byłem w czerwcu, w maju, jakoś tak. Ten kelner zawsze tu jest. Alan też mówi, że on zawsze tu jest. Tylko po prostu ktoś sobie zrobił prywatny parking. I ten parking, zobaczycie, to się kiedyś skończy. To jest idealny parking taki, żeby poczekać na zlecenie. Do jednego dnia. Ja mówię, ja tutaj nie zostanę na weekend, tak jak wtedy. Chociaż... No nie, nie, nie. To Chilliwack pojadę. Wow, papino! I to jeszcze... Dryboxem. Wow, co on tu przyjechał robić? Ale to jest Transforce. Z mafia. On stąd wyjedzie. Obok mnie się cofa. Tylko żeby nie zahaczył o TT. Nie, okej. Okay. Nie cofa się obok mnie. Myślałem, że zahaczy o te. O kosze. Dobra. No nic, no. Do jutra raczej tutaj zostanę, ale co dalej? Żebym przed weekendem ruszyli. No więc 18. Nie było telefonu. No więc włączamy się w tryb odpoczynku ponownego i jutro samego rana tryb oczekiwania. Godzina 13, 10 tutaj, ja już jestem po śniadaniu, po obiedzie, teraz wcinam podwieczorek, czyli rzodkiewki z śmietaną. Szkoda, że nie mam twarogu, ale już jestem. No i nie wygląda to dobrze, no. 13. No, do piątej. Mogą powiedzieć, że jechał na pusto do Colorado. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Czekamy. No, co zrobić? Już tutaj jestem od 21 godzin i 35 minut. Zadzwoniłem o 5 po południu. Oni normalnie to dzwonią, ci coś nie dzwonili. No ja mówię, to co, to weekend PC? Mówi, no jutro jeszcze pracuję, będę w biurze, będę szukać. Ja mówię, to ja się jutro przestawiam do Chilliwack. Mówi, nie, jedź tutaj na Anasisane. Ja mówię, nie ma miejsca, tutaj nie ma truck stopów. Okej, jak nie znajdziesz, to jedź tam do Chilliwack. Ja jadę teraz do Chilliwack. Nie będę tutaj siedział. W nosie z tym. Nie ma dużych korków, więc jadę, nie. Także mimo ładnych widoków jest klapa. Możemy tak stanąć na tym obskurnym parkingu. Ale tam nie ma nic też. Nie, ja już po Vancouverie się rowerem najeździłem. A ma być taka zimnawa pogoda, więc odpuszczę sobie. Chilliwack. Azymut Chilliwack, 100 km. A miało być tak pięknie. Jakieś nowe ładunki. Może jakieś inne kierunki. A tutaj parki. No ale dobra. Pięknie jest. Widok jest piękny. Dobrze, przeżyjemy. Ale znowu, no przez te święto w Stanach, to jest dużo, dużo, dużo skrzaniło, nie? Ale nigdy tak nie było, żeby przed świętami to jest zawsze zasuwanie. Nie ma czasu odpocząć. Nie wiem, Alan też nie wyjechał na weekend z Montrealu. Ciekawe rzeczy się dzieją w transporcie. No, dojechałem. Zobacz, żeby jeszcze jakieś miejsce dla kierowcy było. Alan, okazuje się, że na ostatnią chwilę coś dostał, że jedzie w trasę do Colorado i do Teksasu. No, ale tak się trochę lipa robi. No nic, zobaczymy. Ja tutaj do poniedziałku na pewno stoję, a może nawet ja wtorku, środę, kto wie. Na początku tygodnia tak jest raczej, no nie za bardzo. Jest miejsce, więc luz.